Postanowiłem bardziej uważać na moją ciężarówkę. I tak się wiesz, cieszę, że mam transport za 300 zł, za 100 zł, nie? Ale ja musiałem teraz zapłacić za ciężarówkę, za naprawę jej, 1300 zł. Wiesz, żeby zacząć w ogóle nią transporty. Mógłbym wybrać tą naprawę dłuższą, która kosztowałaby mnie 300 zł, ale wtedy bym czekał 10 minut realnego czasu, ażby mi się naprawiła. I tak, ja nie wiem, skąd wy macie te transporty po tysiaka na przykład za transport. Tam dostajecie 1000 zł za jedną rzecz, którą dostarczycie. To jest jakaś masakra, naprawdę. Ja chyba odpalę live'a, jak przez cały dzień będę dostarczał towary, aż w końcu zarobimy jakiś porządny hajs, ale wiesz co, kluczem do sukcesu chyba jest to, aby jeździć powoli. Znaczy może nie tyle powoli, co ostrożnie. Bo ja sobie w pewnym momencie robiłem takie transporty na zasadzie, o kuźwa, tutaj szybko i wiesz, gdzieś tu lusterko zahaczyłem, potem gdzieś przeszurałem samochodem, o tutaj lubiłem sobie jechać na pełnej prędkości, no ale wiesz, to wtedy bez sensu jest prasować, no bo zarabiamy na naprawę samochodu, nie? Straszne to jest realne życie, człowieku. Musimy teraz dostarczyć jedną paczkę tutaj do Belasco, a potem pojedziemy sobie do portu i zobaczy, czy tam jest coś ciekawego. No i oczywiście zaczniemy robić wyzwanie. Mam 13 tysięcy złotych na koncie i mam wspaniały samochód, co prawda, ale wypadałoby też coś szybkiego może zdobyć. I czy coś tutaj ciekawego jest dla nas? Widziałem, że był tam jeden ładunek za tysiaka. Ale był jakby, skończył się, nie mogłem go zabrać. Patrzę tam w lusterko, coś tam to lusterko pomaga, wiesz, przy cofaniu. Myślę, że bardziej intuicyjne jest to niż na przykład ta kamera zewnętrzna i jak cofamy, to patrzymy się do tyłu, dlatego że ciężko jest wyczuć samochód, jak patrzymy się na tej kamerze zewnętrznej i cofamy. Ta kamera ze środka jest dużo fajniejsza do tego, mimo nawet tego, że te lusterka są takie słabo działają, prawda? Widzicie, że mam lusterko boczne, a widzę moją przyczepkę tak jakby była na środku tego lusterka bocznego. Myślę, że dobrą opcją jest to, że jak na przykład kończy się grać w Beam Engine, nie? Jak tam sobie już porobimy te dostawy, to sobie wybrać tą dostawę, tą naprawę 10-minutową i sobie potem wbić do gry, jak już ciężarówka czy tam inny pojazd będzie naprawione, nie? Okej, zobaczmy, dostarczyliśmy tutaj $418, czyli chyba całkiem nieźle. Czekaj, czemu mi się pauza odpaliła? Wracaj mi z tej mapy. O nie. Robię teraz taką dosyć też drogą dostawę za 400 zł i... Czekaj, ja mam wrażenie, czy mi się furka uszkodziła gdzieś z przodu, czekaj. Nie, nigdzie nie zderzyłem się z niczym, powoli jadę, może tam, wiesz, zawieszenie trochę oberwało, ale nie jakoś mocno. I chcę bardzo odblokować ten magazyn, z niego mam na razie zero rzeczy do zabrania, 438 zł sobie stąd, znaczy tutaj dostarczyłem, także... Jeszcze nie zarobiłem nawet na naprawę samochodu, kurde. Wiesz co, nie pamiętam, że moja ciężarówka była aż tak mocna, jadę teraz na pusto i zobacz. No w końcu V8 jakieś porządne, ale wiesz, aż tak dużo mocy to nie miała. Myśmy tam ostatnio supercharger wrzucili do tego, nie? No to się to ładnie zbiera, trzeba przyznać. Jeszcze mamy te niskie biegi, napęd na 4 koła. Wiesz, włączam sobie te niskie, bo i tak nie chcę jechać więcej jak 150 km na godzinę, bo to jest po prostu niebezpieczne, patrząc na wydatki, które tutaj się ma. A jak chcemy sobie pojechać tam gdzieś szybciej czy coś, no to zawsze możemy włączyć sobie jakieś wyzwanie. I teraz właśnie bierzemy się za ciekawe wyzwanie, bo będziemy musieli coś z armatami robić, ale nie wiem dokładnie co. Widziałem tylko, że na miniaturce tego wyzwania są armaty i jakiś mały samochodzik, którym będzie trzeba śmigać. Zobaczymy, co to będzie. I akcja ma się dziać tutaj na autostradzie, więc tym bardziej może być interesujące, już mi tak zrzuciło niefajnie. A co to tutaj jest?
O, niebezpieczne prędkości. Ciężki poziom trudności, znaczy wysoki poziom trudności. Okej, okay, goń pirata. Ja mam gonić, okej. Okay. Zaaresztuj podejrzaną osobę uderzającą tylko raz. Tylko jedno odliczanie. Zaaresztuj uderzaną osobę, gdy ruch drogowy jest nasilony. W mniej jak 40 sekund. Okej, okay. Nieustraszony kierowca jest gotowy ruszyć i pozostawić cię w tyle. Jedź szybko i uderzaj celnie. Spróbuj nie zostać w tyle. Okej, okay. 40 sekund. Gotowi, mamy automat. Kurde, ale szybka fura. Wow, ale faktycznie szybko, kurde. O, coś już z autem mi się stało. O, co tam się wyprawia? Zauważasz na te porozstawiane tu pachołki. I chyba pierwszy raz mam dużo szybszą furkę od gościa, który ucieka. O, dobra, nie jest dużo szybsza jednak. 200. O kurczę, to faktycznie najszybszy pościg będzie chyba. Przy takiej prędkości łatwo powinniśmy go... Ale 40 sekund już minęło. Okej, to na razie... Dobrze, to nie... Jedziemy na pałę po prostu. Okej. Okay. Żeby się ładnie rozbił i teraz tak. I zawracamy. I na czołówę. O kurczę. Jednak się z tego jakoś wydostał. Mocniejsze uderzenie. O nie. O ścianę. Tak, żeby koło mu się rozwaliło albo coś. Okej. Okay. Nie, cofaj. O, chyba już jedno odliczanie było, ale to nic. Musimy go zatrzymać mniej jak 40 sekund. 5, 1 i mam go! Haha, dobra. Teraz musimy ją tylko raz, jedno odliczanie. Teraz nam się nie udało, ale byliśmy blisko. I gdy ruch drogowy jest nasilony, to może być... dziwne. Teraz już czas nas nie interesuje, więc lepiej możemy sobie zaprojektować to zderzenie. Zobaczmy... A czekaj. Ale prędkość jest solidna. I teraz, gdzie on tu pojedzie? Ty, 227 i ty po dalej ciśnie. Ale szybko, okej. Okay. Pyk! Ja pierniczę, okej. Okay. Jedno odliczanie, tak? No chyba daleko nie pojedzie, ale mój radiowóz raczej też nie. Dobrze, że nie muszę z powrotem ruszać. I teraz zastanawiam się, w którym momencie będzie ten zmożony ruch drogowy. Na razie będziemy siedzieć mu na dupie, dopóki nie pojawią się jakieś inne auta. Chyba, że to zostało źle przetłumaczone i może musimy go zaaresztować, kiedy on jechał z dużą prędkością. No nie wiem, na razie po prostu zanim sobie jedźmy w jakiejś takiej bezpiecznej prędkości i odległości. No kurde. Już myślałem, że się rozwalił, a to jakieś tam barierki były, okej. Okay. Ostrożnie z tą prędkością, ale trzeba przyznać, że moje auto jest naprawdę w porządku, jeśli chodzi o prowadzenie, a zwłaszcza prędkość maksymalną i przyspieszenie. Więc nie ma się czego wstydzić. Ale gdzie jest ruch drogowy? Co on zrobi? Okej, skręcę. I co? Co to było? Jedzie pod prąd? No pod prąd niby, ale nie ma żadnego samochodu ruchu ulicznego w tym rzecz. Jak mam to zrobić bez ruchu ulicznego? Może zajedzie do miasta czy coś? Nie wiem.
dobra, faktycznie zajeżdża do miasta. Jeszcze nie widzę tu zmożonego ruchu ulicznego. Już prawie całą mapę dookoła zajechaliśmy. Jeszcze nie widzę tu żadnego ruchu ulicznego. Już nie mówię o zmożonym. O, już myślałem, że coś pojawiło, ale nie. Ciekawe, czy on jest w stanie się na przykład sam rozbić. No gdzie ten ruch uliczny, ja się pytam. Jest dużo miejsc, które możemy go zepchnąć, żeby się rozbił. I się rozwalił, wiesz, tak na raz. Kusi mnie to bardzo. Już się nie mogę powstrzymać. Kurde. O nie, moje auto. Gdy ruch drogowy jest nasilony, ale no... Nie ma tu żadnego ruchu drogowego, więc nie możemy zrobić na fulla. Szkoda. Dalej mamy coś interesującego. Zobaczcie, jest jakieś takie działo albo coś. O, teraz jest ruch uliczny, ale w tym wyzwaniu nic nie było, prawda? Okej, okay. Poziom trudności średni. Nie zobaczyłem, jaki tam był poziom trudności. Więc tak, nie ma tutaj czego konfigurować. Rozumiem. 6 gołębi, 4 działa, kręgle. Zbije jak kręgle, aby wygrać. No okej. Okay. Stado do gołębi, bo ten samochód nazywa się Pigeon, po angielsku gołąb. Okej, okay. Więc tak, aby wygrać w tym wyzwaniu, musisz trafić z odległości wszystkie gołębie. Jedna rada, nie bój się zmieniać widoku kamery, by uzyskać lepszy kąt strzału. Twoje cele nie będą w ruchu? Czaje, okej. Okay. Zmieniaj kąt i ustawienia armat. Pod A się strzela, page down, page up, okej. Okay. Następną armatę tabem, okej. Okay. Czyli mamy 4 armaty, jak rozumiem. Zobaczmy. Czekaj, czy mogę to... I tak patrzę sobie z boku. Teraz do góry dajmy działo. O, to może być trudne. Nie wiem, z jaką mocą to strzela, bo powiem szczerze, że nigdy jeszcze nie strzelałem z działa, ale czy ta kula ma spaść? Czy może się jednak potoczyć? Spróbujmy pierwszy strzał. O, kurczę, szkoda, że nie... O! O, ty, idealnie się odbiło. Dobra, mogę nacisnąć tab, zmienić, jasne. To chyba lepiej ją toczyć, nie? Bo się odbiła dokładnie przed zderzeniem. Może coś takiego, ale dziwne. I gotowi? No dobra, zobaczymy teraz, co się stanie. No to może być trudne wyzwanie, wbrew pozorom. No patrz, idealnie, kurde. Idealnie przeskakują te kule. Czekaj. Okej, okay, no to spróbujmy tak, o, byle jak. Poszło i... Aha, bo to zwolnione tempo jest... Trudne zadanie dosyć. Coś takiego. I... Teraz. Czyli chyba nie warto strzelać do góry. Nie, bo bawimy się tak jakby w kręgle. Ty, ja zniszczyłem 2 samochody. Ta kula jedzie z bardzo dużą prędkością. Czaję. Okej, okay, możemy na samym początku wyzwania zmienić sobie na tą środkową armatę. Problem jest w tym, że ciężko jest... O, jaki widok! Ciężko jest tak dobrze nacelować. Ważne jest też, żeby ta kula się, wiesz, nie obracała, nie? Znaczy nie odbijała od ziemi. Myślę, że na kierownicy w sumie spoko jest celować, nie? Tak jak się zastanowić. Bo możesz bardzo, bardzo precyzyjnie to zrobić. Trochę do góry. Let's go. Okej. Okay. Coś się chyba o nie, kula uderzyła o barierkę, ale gdzieś tam jeszcze chyba jedzie. No, chyba jakaś tam prędkość jest. Cyk! Poszło. O. No. Zobaczmy tak. Poszło. Uuu, idealnie na środkowego. Patrz, patrz, patrz. Jeszcze tego z tyłu. Tak. I mam jeszcze jedną armatę nieużytą. Więc został mi tamten skrajny typek. Mamy je tak, wiesz, uszkodzić tylko. Nie trzeba ich całkowicie... W sumie zderzenie z taką kulą to już jest całkowicie... całkowite zniszczenie. Dobra, zmienimy kamerę. Lepiej nacelujmy. O, to jest zajebiste celowanie. Wiesz, ledwo ich widać w tym rzecz, nie? Coś takiego chyba. Nie wiem. Strzelamy. Zobaczymy. Poleciała kula. No patrz, patrz. Kurde, jeden został. Shit. Ale da się to zrobić. Dawaj, dawaj wszystkie. Okej. Okay. A trafi tam coś? Myślę, że to środkowe działo jest najważniejsze. I trzeba faktycznie tą kamerą obracać, żeby złapać dobrą perspektywę. Może coś takiego. No kurde, idealnie między nimi.
Dawaj, dawaj, jeszcze tamtego. Okej, trochę go dotknęło. Ach. Oho. Mamy. O! O! Bardzo ładny strzał. Uuu! Nie wiem, czy nie będą wszystkie samochody zbite. Jeszcze ostatni wystrzał. Ale to chyba będzie to. Musi być to, bo kobita woła mnie na obiad. Muszę iść zaraz zjeść. Dobra. Cyk. Musi być to. A nie, czekaj, bo tam mi się jeszcze jeden pokazuje, że jest nieruszony. Teraz dopiero zauważyłem to. O, shit. O! To jest idealny strzał, jak w tego środkowego się uderzy. Tylko nie wiem, co oznacza zniszczenie. Czy to może być po prostu porysowanie? Ale chyba nie, to musi być takie zniszczenie, że zniszczenie. Dobra, i jeszcze jeden strzał mi zostaje. O, idealnie. Ach, weszło. I chyba jeszcze ten czerwony muszę trafić. Nie, dwa jeszcze tam zostały. Okej, teraz to widzę. Fajnie, no całkiem ciekawa misja, ale powiem ci, żeby ją tak wymaksować, no to nie jest taka prosta sprawa. Zaliczyć można jak najbardziej, bardzo prosto. Mamy 5 strzałów, prawda? Ale żeby wystrzelać... Nie, czekaj, ile strzałów mamy? 4. Okej. Czerwonego trzeba trafić, nie? To powinno być dobrze. Zobaczmy. Zobaczmy. O, idealnie! Wejdzie. Weszło! Jest! To jest to! Zajebiście, kurczę, ale mi szczęście przynosicie dzisiaj. Wow. Okej, no powiem ci, że te wyzwania były dość trudne, zwłaszcza z tą armatą, takie fajne, ale nieproste, żeby wymaksować, trzeba przyznać. Moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek z BeamNG Drive, a tymczasem trzymajcie się, na razie, cześć!